Przede wszystkim, no po 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Patrzcie, że w poprzednich odcinkach nie było miniaturek przez jakiś czas. Się wyjeżdża na weekend i zapomina się zawczasu wgrać wszystkie rzeczy. Dobra, to był spektator. Zobaczyłem w bestiariuszu. Spektator to nie jest pełen beholder, tylko powinien być jakiś taki mały beholder. Nie wiem, czy właściwe beholdery są jeszcze większe. Ale na pewno w bestiariuszu on nie ma 118 punktów życia, więc gra tak trochę sztucznie, bym powiedział, podpompowuje HP-ki przeciwnikom, którzy mają być takimi minibossami. Dobra, a poza tym... Mugok wspomniał, że nie ma w tej grze czaru rozproszenia magii, ponieważ mógłby za dużo miejsc, jego użycie mogłoby za dużo miejsc w grze, nazwijmy to, zepsuć. Czar taki miałby dużo użyć poza walką i nie chcieli psuć jakby mechanik gry, więc po prostu zrezygnowali z całego czaru. Co jest trochę dziwne moim zdaniem, ale... Okej. Z jakiegoś powodu nadal nie chcą tędy schodzić automatycznie. Gale, gdzie polazłeś? A to jesteś, okej. Polazłeś przez ścianę. Spoko. Dobra, wracamy się do tej jaskini. Herbaciarnia. Tak, Mugok o tym wspomniał. Może to jest przejście do herbaciarni... wiedźmy? Zobaczymy. A póki co... Kompletnie spodziewał się, że coś za chwilę nas... zaatakuje. Bardziej, że tu jakieś martwe drowy leżą. Stygra nie pozwala mi spojrzeć w górę. Coś mogło go podrzucić do góry. A nie tylko zrzucić z góry. Wprawiony w skórę dziennik. Jedna przysługa, jeden wierny sługa. Tylko tyle, ni mniej, ni więcej niż kiedykolwiek miała Malice d'Ourden, czy nawet sama matka rządz. Jo holol, to nie lada widok, w dowolnej formie, podobno cuchnął okrutnie, ale dla mnie to był odurzający aromat, niczym wodna róża. Bla, 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 bla. Jednak mój czas nadejdzie. Wkrótce powrócę do Menzoberranzu i Sorcerę. Wtedy Tarcymak będzie wielbił mnie. Będą mi służyć. Tak. Wspomniałem, ta trudna nazwa. Jest miasto... Znaczy najbardziej znane miasto mrocznych elfów, Malice d'Ourden. Nie wiem, czy to jest matka Drizzta d'Ourdena. Możliwe. Rzeczy. Tutaj się coś na chwilę zaświeciło, a potem przestało. Tak. Te grzyby się zaświecają, a potem znikają. Nie wiem, czy to nie jest błąd. Może część z nich jest fałszywa i dlatego znikają. Okej.
Dobrze, że serduszko z nami idzie. Potrzebujemy twojej atletyki. Chłopacy, idziecie? Defender of the people. Za wysoko. Okej. Oczywiście mamy inne jeszcze sposoby przemieszczania się. Jak wchłod przez mgłę. Serduszko, ty i twoja ulepszona atletyka. Czy ty jesteś w stanie to skoczyć? O, jesteś. Okej. Któryś z tych spowoduje spadek? Dobra, rzućmy piórko spadanie. Jeżeli którekolwiek ma nas rzucić na dół, to przynajmniej nie powinno to boleć. Krąg grzybów. Okej. Okay. To na pewno przyda. Ukryte przejście. Maybe I need more pockets. Swift as my feet can carry me. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mógłbym przysiąść, że to się świeciło przed chwilą. Another illusion. Is anything real down here? Wygląda na kolejny portal. Zobaczmy. Zarośnięty tunel. Gdzie my jesteśmy? Czy my już tu byliśmy? Moment. Byliśmy, tylko nie wiem, co dokładnie to jest za miejsce. Momencik. Czy jest tutaj przejście jakieś? Nie. Gra mówi, że tam jest przejście, w tamtą stronę. Wygląda na to, że nie jesteśmy w stanie tak daleko doskoczyć. A może nie? Dobra, nie mam pojęcia. Resztę mapy mamy odkrytą, więc prawdopodobnie kiedyś już tu byliśmy, ale nie mam najmniejszego pojęcia kiedy. Wracamy.
Dobra, to byłoby tyle na krąg grzybów. Moment, czy to nie był kawałek herbaciarni? Właśnie. Wróćmy się jeszcze chwilę. Możliwe, że to jest chatka wiedźmy. No dobra. Bardziej nie potrzebujemy tutaj być. Dobra, nie wiem skąd się tu wziął ten drow, ale ewidentnie próbował zejść z góry. Musiał natrafić na jeden z fałszywych grzybów, który go strącił. Weźmy to szybko i ucieknijmy. Okej. Dobra, to idziemy w stronę tej magicznej wieży. Scorched ground. Better watch out. Tak, dobry pomysł. Czekajcie. Co jeżeli będziemy to robić sprintem? I będziemy kończyć tury tak, żeby nas nie widział. A, jest ich więcej. Still breathing, despite everything. Dobra, jesteś solidny i masz 17 punktów życia. Co najmniej 10 obrażeń. To jest sporo. Niewiele naszych ataków jest w stanie zadać więcej niż 10 obrażeń. Więc zobaczmy, czy jest jakaś opcja sprytna, żeby to przejść. Zastanawiam, czy tędy nie byłaby lepsza ścieżka. Tak, generalnie chcemy tam się dostać. Ciekawe, czy za tym możemy się schować. Nie tędy. Możemy się za tym schować. To bolało. Never wanted the easy path. Poczekajcie tutaj. Ty mnie widzisz.
Co jeżeli schowam się tutaj? Da się to w miarę bezboleśnie zrobić. Dobra. Jest jeszcze więcej tych rzeczy. Się wyjdę z tego trybu. Magical lights, but how to turn them on? Tu jest przejście. Oczywiście wprost na patrzące oko. Dobra, zobaczmy. Psa? Best be on my way. Pięknie. Skrzynia podróżna. Drewniana skrzynia, okej. Ciekawa to wieża. Dobra, zastanawiam się, czy nie chcielibyśmy ich po prostu niszczyć. Ale kurczę, musielibyśmy pewnie dużo kul ognia zużyć. Dobra, na razie spróbujmy to tak po złodziejsku zrobić. Co my tu mamy? Uszkodzona maszyneria, mikstura odporności na elektryczność. Okej. Oczywiście sprintu. Która szybkości, leczenia. Antidotum. Ewentualnie mogę spróbować też pokombinować z miksturą niewidzialności. Zakurzona księga. Ścijący kryształ. To jest chyba tylko do zbierania. To mnie ciekawi. Dobra. Początek księgi z dumą oznajmia, że to sztuka, która jest autorką Lady Iana, bla bla bla. Zarzewnie światła tkwi w każdej żywej istocie, pełznie ku powierzchni, ku życiu, wytrwale, tratuje, nie oszczędzając nikogo po drodze. Resztę sami zabijemy, by przetrwać z tyłu. Seems like the owner was quite the literary type. Dobra. Czy będziemy w stanie dosprintować tutaj? Nie do końca. Zobaczmy, jak daleko jesteśmy w stanie dojść. Czy to od razu nas zaatakują, czy dopiero w następnej turze?
To chyba tyle. Ups. Dobra. Miałem nadzieję, że będzie jedna tura, w której będzie namierzał i dopiero wtedy będzie do mnie strzelał. Don't waste a step. Momencik. Znowu źle. Myślałem, że jesteśmy z drugiej strony. Dobra. Wszystko niepozbierane. Tutaj są drzwi. Też, ale nie widzę szans zbytnio, żeby je otworzyć i się nie narazić. Chyba, że da się tędy przejść po tych rurach jakoś. Dobra, właściwie czy to tutaj mamy znaleźć te składniki? Wieża, znajdź grzyby, które... Wieża należy do kapłanki Mystry. Znajdź grzyby, o które prosił. To. Nie widzę, gdzie byśmy tu mieli zrobić w takim razie. A może jednak to jest stawiar? Jeszcze raz pozbierajmy wszystko. Ewentualnie możemy próbować je niszczyć. Nasz ognisty pocisk niby zadaje 2 do 20, więc jest niezerowa szansa, że był, że co któryś strzał będzie w stanie im zadać trochę obrażeń. Na przykład tak jak w tym przypadku. Momencik. Okej, to zdjęło chyba ich jego ochronę, ale nadal będzie strzelać, co? Zobaczmy. Że te działka jednak nie są aż takie silne. Dobra, ty możesz tu zostać. To ty istniejesz dalej, czy nie? Patrzmy, czy cię możemy na zawsze zniszczyć.
Nie. Sup, chowaj się. Dobra. Bardzo możliwe, że te działka powracają do istnienia. Zobaczymy. Gdzie ty idziesz, gej? Tutaj wskoczyć? Into the fray. Nie, to cię zaboli. Let's try this way. Gdzie to był sprint? Ślepy jestem tutaj. Ty też sprintuj. Keep in pace. Is that blood? No. Okej, ty nie chciałem, żebyś tutaj podszedł. Oberwą? Yes. Koniec przewidania łani. 13, ładnie. One with the weave. Wpnij się. What am I to do? This way. Your desire. Wiesz, że to oznacza, że nie jesteś jesteś w linii strzału. Trochę podejść bliżej. Dobra. Elminster's not around, so might as well. Oh yes. Chybienie. Czy ty w ogóle będziesz miał zasięg? Mało prawdopodobne. Spróbujmy. Nie. Dobra. Gale powinien nam wystarczyć. Dobra. Directly. May it please, Mistra. Nadal mam przeczucie, że one mogą się pojawić ponownie po jakimś czasie. What's next, I wonder? Onward in her name. No, podejdźcie tutaj. Let me work my magic. Wizard's Tower is a sanctum, private place, search and respite. But as this wizard's not home, I say we take a peek. Zobaczmy, możesz to podpalić. Nie. Dobra. W takim razie ta sama taktyka co wcześniej.
Może inaczej. Potrzebujesz posprintować się. Przeskoczyć przez okno. Ja ci muszę zrobić miejsca trochę. Dobra, zobaczmy, czy nikt nie oberwie. Dobra. Heal. Jedenaście, ładnie. No w sumie też mogę do niego strzelić, ale to... Ale raczej to niewiele da. Właśnie. Ładnie. A co inne doświadczenie dostajemy za nie? Dobra. Still alive. So that's progress. How much further can I go? Quite ready for you. Ready and willing. Dobra, podejdź szybko tutaj. Very well. I to samo zrobimy z tą wieżyczką. No time to rest. Danie, czy możesz do niej strzelić? Z takim samym efektem. No rest for the wicked, I see. Sharp as ever. Gail? Nearest library. Solidnie. Salutations. Jeszcze raz. I've got a long road ahead. Dobra. Możemy to szybko otworzyć? Rękawice z bonusem. Can't keep me out. Nie mamy bonusów od wskazówek. Dobra, przejdźcie tędy. Defender of the people. Turn them off. Let's move. Dobra. Time to press ahead. Jeszcze raz to przeczytajmy. Seems like the owner was quite the literary type. Skrzynia. Ja. Zwój zbroi maga. Skrzynia zwyczajności. Magical lights. But how to turn them on? Zdecydowanie bardzo zwykła skrzynia. Okej. Okay. Cokolwiek tam się działo, nikomu nie udało nam się wykryć, o co chodzi. Czujący klejnot. Nic z nim nie można zrobić. Tutaj nic nie ma. Let's see what this does. Tutaj możemy zejść na dół. Czy jest jeszcze wyższe piętro? Zobaczmy. To ewidentnie wygląda na jakąś
czarodziejską windę. Zobaczmy, czy może zawieźć nas na górę. Looks like some kind of magical contraption. Now to get it to work. Okej. Możliwe, że w całej wieży brakuje zasilania. Dobra. Spróbujmy w takim razie użyć windy grzybowej. Magical lights, but how to turn them on? Oops. Dobra. Co my tutaj mamy? Widać wieżyczki? Chyba nie, ale widać chyba ogrody, które nam obiecano. Proszę zaskoczyć. Dziękuję. Serduszko, zejdź na dół. Dobra. Drewniana beczka, tu jest beczka z wodą. Powinniśmy być ostrożni. Dobra, co mieliśmy właściwie zebrać? Jęzor szaleju i zarodniki Timi masków. Dobra, jęzor szaleju już mamy tutaj. Nie widzę żadnych zarodników. Pasy na podróż zawsze się przydają. Ta wyświechtana księga wygląda, jakby kiedyś zawierała tekst sztuki, ale znaczna jej część padła ofiarą upływu czasu. Chciałbym przeczytać tylko dwa zdania. Skąd pewność, żeś zaufania godny? Jakże odsłonić se sedno mroczne mam? Nic mi to nie mówi. No i mamy zarodniki. No nie podchodźmy tutaj, gdzie będą wybuchały pewnie. Dobra. I to by było wszystko, co nas póki co interesowało. O, szukajmy rzeczy, które nas nie interesowały. Here goes nothing. What's hiding here? Dobra, czy mamy jeszcze jakieś zejście na dół? Nie wygląda na bezpieczne przejście. Tutaj możemy jeszcze zeskoczyć. Jest jeszcze jeden poziom. Użyjemy piórko spadania, możemy bez problemu do niego zejść. Tędy. Tylko, czy jest potem wejście jakieś? Hmm.
Dobre pytanie. Nie widzę też nic, co by w oczywisty sposób mówiło o jakimś źródłu zasilania tutaj. Może to nie jest tak, że to brakuje zasilania, tylko może brakuje nam... Brakuje nam jakiegoś przedmiotu do uruchomienia tego. Zobaczmy, czy ten pierwszy poziom ma jakiekolwiek w ogóle wejście z zewnątrz. Nie wygląda na to, żeby było z zewnątrz jakiekolwiek wejście. Wygląda na to, że chyba winda jest jedynym wejściem tam. Dobra, spróbujmy jeszcze zejść na dół. Zobaczymy, co tam znajdziemy. Dobra, wszyscy, hopsa. I hopsa. Dziura. Mamy jakiś chyba czar zmieniania, zmniejszania się. Spróbujemy go użyć. A więcej kwiatów susa. Swój pozor o śmierci. Wprowadź sojusznika w ochronę śpiączkę. Sojusznik zyskuje w czas odporność na wszystkie wrażenia, oprócz psychicznych. Jest również niewrażliwy na chorobę i truciznę. Ciekawe. I jakieś alchemiczne rzeczy. Dobra, co z tym zmniejszaniem? To nie mieliśmy u ciebie, na pewno mieliśmy u ciebie zaklęcie zmniejszania. Zdawało mi się, że też mieliśmy jakiś zwój. Dobra, po pierwsze to było większe, już pomniejsze ofiary, aby wpłynąć na znane obrażenia. Strzelne odbicia w sumie mało używamy. Chyba nie jesteśmy w stanie aż tak się zmniejszyć, żeby przez taką dziurę przejść. Ale zobaczmy. Dokładnie. Dobra. Nie wiem, w takim razie. Możliwe, że druid jakiś byłby w stanie przyjąć jakąś formę szczura i się przecisnąć przez tą dziurę. Nie mam najmniejszego pojęcia. Pewno tu jest dużo ciekawych rzeczy. Jak widzimy to przez ścianę. Moment. Okej, okay, tutaj przez windę. Zdecydowanie jest przez windę tylko przejście. Dobra! Ale niestety nie wiem, co to zrobić. Więc... Tajemnice tej wieży pozostaną póki co przede mną ukryte. Może kiedyś tu wrócimy.
póki co. Zobaczmy, co... co nasi koledzy powiedzą na te grzyby. Cześć. I greet you, child of the sun. How has your search for the mushrooms fared? Czy pojęcie polujących na niewolników żadnych mózgów łupieżcach umysłów są przesadzone? In the beginning, I had an arrangement with a lich. Excellent company, despite what one would expect. I required brains. He required souls. A perfect symbiosis. But our ambitions eventually splintered. I wished to better the world, and he preferred its rot. So I left his company. And thus I now feed from those who act against the society's goals. To chyba najlepszy sposób na poradzenie sobie z takim łaknieniem. Perhaps the peoples of the Underdark will be less inclined to violence if they comprehend the cost, yes? Mam te grzyby, które były ci potrzebne. These are fine specimens. It will only take me a moment to brew them to proper potency. Omeliwum turns away to prepare the potion, lost in its own musings. You must drink the entire draught. I can make no promises as to its taste. Może dodajmy cukru czy coś? Co dokładnie mi zrobi? It will lower the psionic defenses around the lava. If I cannot remove it, I may still be able to tell you more about its origin. Omeluum watches you with cautious intensity. It expects doubt. It expects fear. Czego mi nie mówisz? Czy ten eksperyment jest niebezpieczny? Only in that you may be a danger to yourself. What the potion may make you see or feel, I cannot determine. But unless you are already a step from death, it will not kill you. Dobra. No to do dna. The potion is disgusting beyond description. The only mercy is that it goes down quickly. Not a drop left. Very good. As the potion influences your mind, you may find yourself acting irrationally. Try and stay focused. The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped like a creature suspended in amber. Rzut obronny? Na mądrość albo na inteligencję, to nam pójdzie. Skup się na tu i teraz, nie na iluzjach. Możemy dostać... To jest sztuczka. Możemy też dostać błogosławieństwo. Stopień trudności 10. Dodajmy sobie błogosławieństwo. No, możemy tylko jedno. No to bierzemy odporność. Skoro to jest darmowe. Cyk. A few sparks and colors dance around Omeluum, but you stay steady and staring ahead. The tadpole spasms, seizes. It's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it means to hollow out your skull.
Dobra. Na mądrość. Na mądrość. Na inteligencję. Postaw w głowie zaporę przeciwko psionicznemu atakowi. To już 15, okej. Okay. Czy później może to nam się nie udać? Dobra, spróbujmy to przerzucić. To wydaje się, że może być dosyć ważny rzut. Dobra, jeszcze raz. Proszę coś więcej niż 10. The cold blades lose their edge. You are stalwart, turning that tide of fear against itself. The parasite swells with power. More power than you have ever felt before. It surges and twists, lashing out against that which would dare to intrude. The parasite in your mind quiets, pleased with itself. Omeluum, are you well? That lava is like nothing I have ever observed before. Its power is unsettling. Czułem, jak we mnie narasta więcej mocy niż kiedykolwiek dotąd. Such an outcome was not in my calculations. There is more to this being than mere stasis. Czyli po tym wszystkim Kianka nadal tkwi w mojej głowie. Indeed. Although I may have another solution. Albeit a temporary one. I possess a ring of mind shielding. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava, but it will limit its influence, both positive and negative. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? Mam złoto. Nie chcę tej mocy. Może opowiem ci więcej na autolidzie. Możemy też zrobić występy. To wygląda dosyć ciekawie. Może powiem ci więcej o tym na Autioldzie, ze wszystkimi najdrobniejszymi szczegółami. A fascinating topic indeed. What can you tell me? Możemy przedstawić dramatyczną opowieść, ale to nie to o to nam nie chodzi w tym przypadku. Przedstaw szczegółową, logiczną analizę na Autolidu. Dobra, wskazówki. Dobra, mam jeszcze jedną inspirację. Spróbujmy to zrobić. Cyk. What a brilliant experience to feel one step closer to my ancestors is a fine gift indeed. Here it is yours. May it serve you as well as it has served me. That could mean any number of things. Of course, the lava remains. Be ever vigilant of its growth. How is your more personal research progressing? Ora, pierści mentalne osłony. Osłania? Masz ułatwienie w rzutach obrony przeciwko zauroczeniu. Co chcemy to skasować? Kolorowy rozprysk. Trzymaj, Gale. Może tobie się kiedyś przyda?
Zastanawiam się, czy to rzeczywiście ma jakiś jeszcze dodatkowy efekt poza tym, co jest napisane, że ułatwienie w rzutach przeciwko zauroczeniu. Zobaczymy. Tak mówię, póki co moje nastawienie jest takie, aby jak najbardziej ograniczać wpływ kijanki na nas. Kompletnie nie wierzę nic ani naszej sennej waifu, ani nikomu innemu, który powiedziałby nam, że mamy tego w jakikolwiek sposób używać. Dobra, póki co to tyle. No cóż, to tyle, jeżeli chyba chodzi o tą część podmroku. Tutaj mam jeszcze jedną ścieżkę. Chyba się... Czy chcemy ją zajrzeć? Może kiedy indziej. Dobra, udamy się do tego jeziora. I porobimy te wszystkie rzeczy z tym związane, czyli tak zabić Nerego, ocalić gnomy. No i może tą kuźnię gdzieś w końcu zobaczymy, znajdziemy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.